Kochani, kochani, kolejny odcinek. Wszyscy czekali na... Gastronomiczne show Gastro Freaks. A kolejny... I'm sorry, baby, I don't mean to be rude. I'm just a little different from all these dudes. Okay, they riding waves, me, I'm up on a cruise. Złapaliśmy dobre flow od początku. Witamy Rafała Chmiela, wokalistę, człowieka, instytucję. Multiinstrumentalista. Dzień dobry, się serdecznie. Człowiek instytucji, jeśli chodzi o instrumenty. Zawsze marzyłem, żeby być multiinstrumentalistą. Brzmi to nieprawdopodobnie efektownie. Prawda? Nawet jeżeli to nie jest prawda, to jest fajne. Nawet nie jest fajne. Ja, wszyscy są teraz multiinstrumentalistami. Multi, tak, multi wszystko. Kogo tak kojarzę z multiinstrumentalistów moich ulubionych? Nie wiem, teraz sobie nie przypomnę. Rafał Chmie. Tadam. Multiinstrumentalista. Jeszcze... Zespół Toto jest taki multiinstrumentalista. Nie wiem, kojarzysz to? No wiesz, tak, oczywiście, że kojarzę. Ale no, ta Afryka. No, nie, no, Toto w ogóle jest, cały band to są no, kozacy strasznie, nie? Ale z naszego polskiego podwórka no, to przede wszystkim na przykład Krzysiek Zalewski, nie? Musiałem tak, o tym powiedzieć, bo faworyzuję gościa strasznie z tego względu, że myśmy razem kiedyś grali w bandzie, pochodzimy z tego samego miasta, razem chodziliśmy do szkoły, więc... Czyli? Z Lublina. Z Lublina. Bardzo blisko Bydgoszczy, rzut beretem tam. Tak jest. Ale kolebka najlepszych zespołów rockowych polskich tamtych czasów według mnie właśnie to jest Lublin. Nie? Z Lublina pochodzą Budka. Naprawdę, no Budka, Urszula, Bain, to są, tak, to są takie bandy, które... I powiedz, czyli urodziłeś... Wszyscy na perle tam lecą, także mają dobry flow, nie? Dokładnie. Piękne miasto, wiesz, powiem ci. Ja jestem zauroczony Lublinem. Szczerze. Teraz trochę w remoncie. Ale wiesz, zobaczyłem tą szczerość, rzeczywiście. Ja ją kupuję, bo się pod tym podpisuję, naprawdę. To jest przepiękne miasto. Ja jestem w ogóle lokalnym patriotą, więc uwielbiam tam wracać. I zawsze kampus będę... studencki jest bardzo ładny, prawda? Na przykład. Zawsze będę mówił, że takim generalnie... W takim amerykańskim stylu jest tam, że pełno tych akademików, bary, no, to grille. Jest miasto studenckie generalnie. Jak ja przyjechałem, powiem szczerze, do Bydgoszczy, to nie do końca się to odnajdywałem na początku, nie? Bo to jest jednak zupełnie, no przede wszystkim ze wschodu. Na wschodzie troszeczkę inaczej jednak ci ludzie funkcjonują. Ale powiem wam, że do tej pory wolę mówić i raczej mówię, że pochodzę z Lublina, mimo że już właściwie więcej życia spędziłem w Bydgoszczy, nie? Ale że pochodzę z Lublina, że jestem jednak Lubelakiem. Bo pochodzisz, no to jest... No tak, tak, no ale że generalnie jestem z Lublina, no wiadomo, gdzieś tam w Polsce, chociaż teraz już taki i zawsze trochę... będzie we krwi płynął. Gdzieś tam płynie, tak. Mówię, lokalny patriotyzm zostanie. Ja myślę, że takie niedoceniane miasto trochę, bo ta starówka to jest jakbyś się przenosił normalnie w średniowiecze z fajnymi knajpkami. Tak, bo no, jest... W piwnicach tam są tak, te knajpy. Dla mnie świetna gastronomia, że sobie robiłem taki powiedzmy restaurant crawling, że zjadłem jedną rzecz tu z żoną, drugą tu, trzecią tu. Prawdopodobnie tam poczęło się moje dziecko, bo chwilę później zrobiliśmy test, nie no chyba trochę szybciej, nie? Ale wracając z Lublina robiliśmy test na autostradzie, bo coś się dziwnie żona. No to dobrze się kojarzy. Nie, dlatego mi się super kojarzy mi się tak. Lublin, ale w ogóle to dojście do Starówki, fantastyczne miasto, bardzo muzyczne. W ogóle to dojście w Lublinie. I dziecko. No i ten test. To jest rewelacja. Tak, test był na autostradzie. A w tle grała piosenka Budki i znowu w życiu mi nie wyszło dla kontrastu. O, ale zaraz w autostradzie podczas jazdy samochodem? Nie. Nie, to wtedy coś tam zdecydowaliśmy, że trzeba kupić test, że coś się dziwnie czuje i tak dalej i wyszło. Że... Rafał, a co cię sprowadziło do Bydgoszczy? Tak. No, jakby nie zaskoczę tutaj niczym. To jest studia. No. Przyjechałem do Bydgoszczy, żeby studiować. Na Akademii Muzycznej? Tak, w wczesnych czasach, zresztą myślę, że i do tej pory... Nie chciałem nikogo skrzywdzić. W wczesnych czasach według mnie to był najlepszy profesor akordeonu, jaki był. Nie? Ja studiowałem akordeon na Akademii Muzycznej. Zresztą całą podstawówkę też grałem na akordeonie. I profesor Jerzy Kaszuba, też rektor uczelni naszej bydgoskiej, no był po prostu rewelacyjny. Więc tutaj, co prawda daleko od domu, mama ubolewała, jestem jedynakiem, więc było jej bardzo przykro. Ale no, przyjechałem do Bydgoszczy, żeby tu studiować. I do tej pory klasa akordeonu tutaj jest bardzo dobra, jest świetna. No, oczywiście Warszawa też jest tam doskonała, natomiast no, to jest doskonały profesor po prostu. Wspaniały. I jak to zderzenie z Bydgoszczą było? To... No tak jak mówiłem na początku, ludzie są trochę inni. Nie, tam wyszedłem,
Znaczy pomijając to, że generalnie przejście z dworca na Akademię Muzyczną jest ulicą Śniadeckich, czyli powiedzmy taką jakby mało transparentną dla samego lepiej, miasta, ale... nie? Troszeczkę lepiej, powoli się to zmienia, ale wtedy, no słuchajcie, to było... I ten stary dworzec to była taka komuna... No, no to było 20 lat temu. Tylko, że niesamowicie wystrzeliła do przodu. Tak, oczywiście. No słuchajcie, ja jestem tego świadkiem, bo to się dzieje na moich oczach. Ja 20 lat przyjechałem do Bydgoszczy i zobaczyłem ogromne zmiany. A głównie właściwie to, co ja odczuwam, co na czym mi zależało, to względem kulturalnym. Nie? To rzeczywiście to się bardzo rozwinęło. Jak przyjechałem do Bydgoszczy, byłem załamany. Wiesz, dresy, karki w ogóle same. To miałem takie wrażenie. Nic się nie działo. Zapytałem ci kogoś o drogę do Akademii, to tam niech tam idzie. Tego typu odpowiedź. No to, wiesz, no w Lublinie tego nie ma. W Lublinie to jeszcze ci poczęstują frytkami i ziemniakiem, jak ci powiedzą drogę. Nie? Wiesz, ziemniaki z frytkami, słaby zestaw. No ale nieważne, no coś tam dadzą. Nie? Czyli było nieciekawie? Miałeś myśli, żeby wracać? Nie, nie miałem myśli, żeby wracać, ale po prostu było to dla mnie szokujące. Zdarzenie rzeczywiście... Zobaczyłem tą różnicę między wschodem a polsko-zachodnią, a wschodnią, nie? Między tymi dwoma miastami na przykład. I powiedz, w podstawówce już byłeś blisko muzyki, od zawsze ta muzyka gdzieś tam grała? Tak, skupiłem się, bo akurat szybko strasznie przypływała ryba, to fajnie tak. W podstawówce, znaczy muzyka generalnie grała w domu u mnie dużo. Najpierw u babci było takie fajne stare radio, pamiętam, Kalipso było na nie napisane. Ale to radio grało u babci, w domu mnóstwo muzyki. Ojciec w ogóle, mój tata... Również muzyk, prawda? No nie, nie jest muzykiem wykształconym, czyli zawodowcem nie jest, załóżmy tak jak ja, natomiast jest człowiekiem, który był solistą teatru muzycznego w Lublinie, znaczy solistą chóru, więc no, śpiewa bardzo fajnie. Mamie też słoń na uchu nie nadepnął zdecydowanie, więc też jakby wszystko się zgadza. No i gdzieś chyba musiał się narodzić taki geniusz jak ja z tych dwojga ludzi. Wyczuwamy ten geniusz, od kiedy tylko twoja stopa... Ta aura, nie? Po prostu trochę lampki przygasają, momentalnie wchodzą. Aura geniuszu, jeszcze myślę, że będzie bardziej się unosić nad Starym Portem, kiedy zaśpiewasz dla nas i dla naszych... Nie, no wtedy... I do naszych 14 milionów padną. Widzów w samej Polsce, nie? Się to znaczy. Ale powiedz, ten zaczęło się od akordeonu, nie od śpiewu. Tak, tak. Był akordeon i był głównie właściwie akordeon. Zacząłem śpiewać tak pod koniec liceum. To był pierwszy zespół, właśnie zespół Loch Ness, w którym właśnie z Krzyśkiem Zalewskim razem występowaliśmy. Pozdrawiamy Krzysztofa, na pewno ogląda. No, z pewnością. Tak, tak, teraz akurat 4 ciężkie dni ma w Charówy, bo 4 duże koncerty, jak patrzyłem dzisiaj akurat na jego listę koncertów. W każdym razie wtedy zacząłem sobie śpiewać. I rzeczywiście zaczęło to się rozwijać na tyle, no, że chciałem coraz więcej po prostu śpiewać. Oczywiście poszedłem na studia akordeonowe, no bo na Świniaku, jak to się popularnie mówi, grałem całkiem nieźle, więc... Nie znamy się, bo podoba mi się na Świniaku. Tak, na Świniaku, więc jakieś tam konkursy... Jak masz więcej takich, to dawaj cały czas. Kasta, ciąża, świnia, muł, to są takie różne takie określenia. Tak, też. A muł to co? Muł, no akordeon. Też akordeon. Tak. No. Czyli mój dziadek też miał na mule. No. O, a w ogóle zdanie, którego nienawidzą akordeoniści. Mój dziadek też grał na akordeonie. Nienawidzą. Nie mów tego akordeoniście, nie? Żadnemu. Rozumiem. Nie mów, co chodzi. Tak. Ja kiedyś miałem taką sytuację, po koncercie podchodzi taka dziewczynka i mówi, ale ma pan super instrument. Mówi, mój tata też na takim grał. I on mówi do chłopaków, słyszeliście? Tata. Tata, nie? Ona powiedziała tata. On mówi, no dziadek go nauczył. Więc dziadek po prostu, tak, zawsze dziadek gra na akordeonie. Nie? Więc rzeczywiście akordeon i później ten wokal się, ten, jakby zamiłowania moje do muzyki też rozrywkowej były duże. Ja studiowałem klasykę, właściwie muzykę klasyczną, grałem na akordeonie. I jak skończyłem studia, to od razu grałem tylko i wyłącznie właściwie rozrywkę, bardzo mało już klasyki. To były czasy, gdzie wydział rozrywkowy był tylko w Katowicach, muzyki rozrywkowej, nie? A teraz już właściwie w większości uczelni, więc w tej rozrywce sobie musiałem jakby trochę radzić sam, dzięki temu, że w miarę dobrze słyszę, to sobie mogłem z tym poradzić, ale rzeczywiście to było, tam też się wiele nauczyłem, nie? Na takiej scenie
troszeczkę innej, nie? Bo jednak klasyczna scena od tej rozrywkowej się różni. A to była taka scena, trochę hałturka, trochę w restauracja? No, trochę... tak, oczywiście, no wiesz, no to, jest, no, no to o to chodzi, no, muzyka, teraz jest taki, ten, taki podział na tą muzykę taką stricte, nie wiem, filharmoniczną, unijną, nie wiem jak to się mówi, ale filharmonii, opera to jest klasyka, nie? A czy tam jakieś kwarteciki ładne na ogrodzie, klasycznie ktoś gra ładnie ubrany, a rozrywka to właśnie scena, już inne granie i większy luz. Chociaż kiedyś tak naprawdę muzyka była po prostu użytkowa, nie? Mozart też tworzył po prostu dla ludzi, to była muzyka użytkowa. To się później tak właśnie podzieliło, czego nie jestem do końca zwolennikiem i też na przykład lubię, teraz taki projekt sobie robimy, niedługo się pewnie na necie pojawi, robię cover takiego grunge'owego zespołu i numeru takiego właśnie rockowo-grunge'owego, ale chcę jak najwięcej klasyki tam ująć, czyli chórki jakieś klasyczne, wokalne, kwartet smyczkowy do tego, więc no zobaczmy, lubię takie mieszanie, pomieszanie różne, nie? I powiedz, było tutaj trochę rozrywkowej muzyki i zgłosiłeś się do Voice'a? Tak, tak, no do Voice'a to było tak, że moja żona powiedziała, że no weź, to kurde, tak fajnie, wszyscy mówią, że fajnie śpiewasz, a ja tak śpiewałem, ale nigdy jakiejś tam wielkiej, zresztą inaczej. Pracowałeś normalnie i śpiew był czymś dodatkowym. Tak, rozrywką. Tak, zresztą ja dostałem takiego dzwona, ja trochę podupadłem w momencie, kiedy jeszcze kiedyś był Idol, nie? I myśmy pojechali właśnie z Krzyśkiem Zalewskim do tego Idola, pośpiewaliśmy sobie. I on wygrał, tak? Tak, 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 Krzysiek wygrał, a ja w ogóle tam się nie dostałem nawet, nie? I tak kurde mówię, a to młody chłopak, tam 18 lat miałem, czy 19, mówię, nie, to chyba nie dla mnie, nie? Nie byłem jakiś wytrzymały psychicznie na takie rzeczy. I nie lubiłem chyba tego rodzaju, znaczy nie było mi spieszne na tego rodzaju wyzwań, nie? A żona mówi, pociągnąłeś go za włosy, zazdrości? Czy... Nie, bez przesady, nie, to nie było w ten sposób. Nie. Zresztą Krzysiek tak naprawdę nie ma tego, co ma w tym momencie dzięki Idolowi. Absolutnie, to był jakiś tam moment w jego życiu, który rzeczywiście tak, przez chwilę... Tak, on całkowicie i wizerunkowo, później, i twórczo odbił tak, od później, tego. Tak, później, to, jest... później go właściwie nie było, nie, więc nie jest tak, to, jak sam mówi, to też dużo uporu, nie tylko... Szczęście też trzeba mieć w życiu, ale też upór, nie? I dążenie do czegoś. Więc ja w tamtym momencie tego uporu do końca nie miałem wokalnie, nie? Ale skupiłem się na Świniaku. I było bardzo fajnie, nie? Były konkursy międzynarodowe, też jakieś wygrywane, więc to było ekstra. No ale w pewnym momencie też coś stwierdziłem już po studiach, po jakimś czasie. Właśnie jak żona mówiła, że może iść do tego, do Voice'a, że no, że ludzie tam doceniali śpiew, bo też gdzieś tam zacząłem śpiewać, nawet z akordeonem grając w zespole, to też śpiewałem. No i stwierdziłem, że właściwie na akordeonie dosyć dużo osiągnąłem, to może teraz spróbujmy czegoś nowego, nie? I spróbowałem więcej się skupić na wokalu. No i poszedłem do tego Voice'a, no. I się nadałem się namówić żonie, no. I się odwrócili. No to odwróciła się Margaret i Kamil Bednarek i ty wybrałeś... Wybrałem Margaret. Jakiś taki... To był zastrzyk chwili. Bo na początku. Męski. Tak, nie, bo na początku określiłem, że właściwie bardziej do Kamila, nie? Ale jak się odwróciły, to zresztą mówię, zobaczmy. Z ciekawości, jak powiedz, to będzie. Tak trochę kuchni. Czy tam rzeczywiście potem jest kontakt trochę z tym trenerem? Czy... Bardzo małym stopniu. Czy jest tam nagranko tam, że ten... Nie, no pamiętajmy o tym, że. Program typu Voice of Poland to jest program typu show. To ma za zadanie skupić na sobie dużo odbiorców. Ja szczerze lubię oglądać. Oczywiście, naprawdę. Bo jest rewelacyjnie skonstruowany i to jest ciekawy program generalnie. Nie? Ale pamiętajmy o tym, że to jest ciągle show. To ma się dobrze oglądać, tak? Tam też muszą się pojawić reklamy, normalna sprawa, nie? No czasami ja i nie ma to za wiele wspólnego z rywalizacją. No może nie, to może to jest za duże słowo, ale no rzeczywiście tej rywalizacji tam jest takiego typowo konkursowego tematu. Ja nie masz tak dużo. No. Ja ucha nie mam, ale wydawało mi się czasami, że no ej, no ale ten ktoś lepiej śpiewa, no przynajmniej ja. No i to jest, wiesz co, to jest coś, co na przykład ja się w pewnym momencie trochę ostatnio, na przykład z żoną się tak trochę odwróciliśmy od tego programu i w ogóle od telewizji, jak zaczęliśmy widzieć takie różne rzeczy. No, że wiesz, coś jest naprawdę no, dla każdego widoczne. To nie o to, że chodzi, że nie wiem, ty tak słyszysz, ale jak
na 100 osób, 99 osób tak słyszy, no to coś w tym może jednak być, nie? Ja na przykład byłem zszokowany, no Ania Karwan bardzo mi się podobała, mm-hmm. nie? I mówię, nie no, wiesz tam, no ciągle, no rozwalała według mnie nie, system, no, rewelacja, no, a tam, no tak mówię, odpadam. Wiesz co, no wiesz, odpadła w finale. Pamiętajmy, że to są też już różne momenty. Są też kontrakty. Tam jest tak, że czasami, ale wiesz, czasami może być bardziej ciekawie odpaść wcześniej, niż zeszedł do samego końca. Wiesz, co chodzi? Wróćmy do ciebie właśnie, bo ty przegrałeś bitwę. Z kim przegrałeś? Z Karoliną, z dziewczyną, która też wcześniej w Voice Kids była. I później była tutaj, no i była przez chwilę. I skradcie Thompson i Baron. Si. I potem jaki był etap dalszy? Grzałem sobie to czerwone krzesło, takie tam jest. No. I grzałem to krzesełko i później zrzucił mnie z krzesełka do Thompsona i Barona. Nie wiem, czy nie Mikołaj. Tak, Mikołaj. Miki Macioszczyk. A, też Bydgoszczanin. Miki Macioszczyk, tak. Mnie zrzucił z krzesełka wtedy, no. Rozliczymy się z Mikołem. Rozliczymy się z nim. Powiedz, czy jeszcze chciałbyś w takim konkursie wziąć udział, czy masz trochę już tak, próbowałeś i starszy? To nie o to chodzi, że próbowałem i starszy. To jest coś, co jest, to ma ogromne plusy. Współpracuję z mega profesjonalistami, nie? Tam na planie, na to, bo się opiekują, wiesz, make-upy, nie make-upy, fryzury, pilnowskiego, bo ja generalnie na co dzień jestem giga przystojny, tylko żona nie obcięła mi włosów. Normalnie, dlatego nie wypadają. Dlatego ci tak wyglądam gorzej. Jesteś najprzystojniejszy. Dlatego ci gorzej wygląda. Spokojnie. Dlatego ci gorzej wiem, że konkurencja nie jest zbyt wysoka, ale... zwłaszcza... Ale słuchajcie, no jest rzeczywiście tak, że to jest super pod tym względem, że się właśnie pracuje z profesjonalistami, że byłem też w szansie na sukces. I wiesz, i tam... od początku do końca, na każdym etapie, jakby tam będąc nawet w studiu, no pracujesz z takimi ludźmi na wysokim poziomie. To jest praca na najwyższym poziomie, co mnie bardzo kręci. To jest super sprawa, nie? I wiesz, rozmawiasz z ludźmi, którzy wiedzą, czego chcą, którzy wiedzą, co robią. W każdym, nawet ułożenie włosów, no, czy tam, czy make-up, czy przygotowanie głosu, nie? Bo to jest po prostu rewela. I to jest w tym zajebiste. Natomiast są też takie elementy, które mnie kompletnie nie kręcą, a pewnie innych, którzy tego nie robili, nie próbowali, albo są, nie wiem, chociażby młodsi, będą kręciły, nie? Czyli właśnie jakieś tam marzenia społecznościowe, próbowanie się na tym wybijania. No to trzeba to ciągnąć, trzeba tego później pilnować. Ja do tego na przykład nie mam głowy, nie? Więc w tym momencie ja, jak się nadarza jakaś taka okazja wystąpienia czy bycia w takim show, czy takim przedsięwzięciu, to chętnie, tylko dlatego, że ten klimat lubię, nie? Że to jest fajna sprawa. Natomiast osobiście jakby bliżej mi jest temu, żeby robić coś dla siebie, coś, z czego ja jestem zadowolony, z czego ja jestem dumny, puszczania w sieć, bo teraz mamy taką możliwość. Mhm. No i jak ktoś to polubi, to jest zajebiście. Jak możecie jak mnie znaleźć to trudno, ale na YouTubie? Rafał Chmiel na przykład. Tak, łatwo, i ma swój... wiesz co, tam tak, można znaleźć już swój kanał, jest mój kanał, ale no to jest powoli, to się rozwija, więc spokojnie. Ale gdzieś tam różnych filmików kilka można znaleźć. Fajnie, na pewno. To ja mam do ciebie takie pytanie a propos muzyki rockowej, rozrywkowej. Wejdę słowo tylko... Dziękuję. Bo nie wiem, czy wiesz, że to Mateusz jest takim, można powiedzieć, samoukiem, który też śpiewa w naszych lokalach. No właśnie mówił, że dzisiaj duet. Tak, próbował do Voice'a się dostać, ale nie wybrali go, dlatego ten program jest... Za wysoki był może. Może tak? Tak się nie mieści w kamerach może. W każdym razie, no to on ci rzeczywiście powinien zadać pytania, bo on jest muzykiem. Przepraszam. Do Voice'a, że próbowałem się dostać duże nadużycie. Zostałem tak naprawdę zmuszony i nagraliśmy jakiś jeden gówniany filmik i wysłaliśmy, do którego ja się w ogóle nie przyłożyłem. Niestety, bo najlepiej się przykładać do czegoś, jak się robi. A ja to olałem i myślałem, że może nas zaśpiewacie razem i pokażecie. Tak. No, ale no nieważne, no nie było to dla mnie w ogóle priorytetem. Ja też średnio z kamera, kręcenie, coś tam to i media społecznościowe też słabo. No na tamten moment w ogóle mi na tym po prostu... nie zależało, więc ja niestety zrobiłem to słabo, tam pewnie wszyscy nagrywali miliard tych filmików, nie wiem, chociaż pewnie często jest tak, że kto tam obejrzał, jak mało zależy, to się nawet... W COVID-zie nie były to castingi, więc nie mogli podziwiać mojej urody. Więc... No ale nie, no tam bez wideo? A, no fakt, tam było wideo. Tylko ja byłem w czapce, wiesz, miałem kolczyk w nosie, nie, no to nie był mój dzień. Doklejono brodę świętego Mikołaja, jaką ma, kojarzę takie rzeczy, no wiem. Słuchaj, chciałem ci zadać pytanie.
Dla mnie takim obrazem, trochę teraz co się dzieje w rozrywce, był wywiad z bardzo znanym muzykiem. To są takie małe, ale wielkie czasami rzeczy. On jest bardzo, nie wiem czy mogę powiedzieć, no z organkiem, no taki czołowy wokalista, bardzo słuchalny. Tak. Może powiedzieć rock, blues, tak? No to wszystko jakby mieści się w kanonie takiego jednak rocka, nie? Czyli takiego muzyki z, powiedzmy, z jajem, nie? Ja ci powiem, że słucham jego wywiadu. Ja do gościa nic nie mam, bardzo szanuję, ale słucham wywiadu. No i organek jako człowiek sceny mówi, że no była taka jedna bardzo przykra sytuacja, że on się tam napił piwa i on wsiadł do tego samochodu. Złapali go, wydmuchał 0,2. Jest mu tak przykro, chciałby tak wszystkich przeprosić, to było tak nieodpowiedzialne, takie złe zachowanie wszystkich fanów, których zawiódł. I ja mówię sobie, fajnie, okej, źle zrobił, ale tak mi to nie współgrało, takie to zachowanie z tym rock and rollem, patrząc na to, wiesz, że kiedyś tam seks, drugs, rock and roll, wiesz, o co mi chodzi. Czy nie uważasz, że ta sytuacja, która oczywiście może za wiele nie znaczyć, czy ja ją tak odbieram, że jednak trochę to się, trochę jest grzeczniej chyba dzisiaj, nie? Niż jak było kiedyś. No, czy wyobrażasz sobie, żeby, no nie, że Ozzy Osbourne, czy ktoś tam, ale że ktoś z naszych takich, nie wiem, Panasewicz, czy tam, z takich rockowców, no tak, żeby kiedyś się tłumaczył, że po piwku, wiesz, wsiadł i do samochodu i publicznie przepraszał? Czy to się tak nie kłóci z tym wizerunkiem? Są, takim? No chyba trochę też jakby, no taką mamy tendencję, nie? To ma iść w kierunku, no to jest znowu media, nie? Jest kultura niepicia, kultura niepalenia, trochę jest to mocno promowane mimo wszystko. Przerwa na fajkę. Bo na tych mediach społecznościowych też się nie promuje raczej takie rzeczy. O, ja jestem wokalistą, idę zjeść tam hot doga, idę do toalety, teraz sobie tam paznokieć. A nie, że na przykład no, leżymy fajnie na afterparty, na backstage'u tam. No wiesz, rzeczywiście, świat się zmienił na tyle, że jakieś jedno zdjęcie, czy jedna głupota może ci zniszczyć karierę albo zniszczyć życie, nie? Kiedyś tak nie było do końca, nie? No wiesz, no, jakby może było większe społeczne przyzwolenie na to, rzeczywiście. Może tak to wyglądało. Nie, no, kiedyś Marlboro było na meczach sportowych, na Formule 1 i wszędzie. Tak, u ludzi sceny wydaje mi się, że takie sytuacje były wliczone, jakby one jeszcze podbudowywały ten prestiż tego gościa, który był bardziej wiarygodny, nie? Że tak, wiarygodny, seks, tak. Tak, no a teraz gość rokowiec pojedzie autem, wiesz, pijany i nie przeprosi. No ale i wiesz, to jest... Ale wypikujemy. Ale wiesz, co innego jest przybić dzwona tam bezpiecznie na jakiejś imprezie, nie? Czy nie wiem, no po prostu uchlać się, zagrać pijany koncert. To jest wszystko do przyjęcia, nie? To ci ludzie zbysztają, że nie masz do nich szacunku, że oni tu przyjdzie posłuchać, a ty dałeś ciała, nie? Takie rzeczy się mogą zdarzyć według mnie, no po prostu. Jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy, ale są też pewne granice, no i jak wiesz, no wszedając pewnie po pijaku za kółko, stwarza zagrożenie innym ludziom, no i gdzieś tam pewnie może oczywiście, on... Może... To jest taki symbol tylko. Ja też nie znam człowieka, więc nie chcę oceniać, ale generalnie, no wiesz, może ktoś powiedział parę przykrych słów mu w tym temacie, może się nasłuchał i musiał po prostu to z siebie wywrócić. Na jakie meandry Gastroflix wkracza, to jest niesamowite. Wracając do ciebie, Rafał. Słuchajcie, nie kupujcie alkoholu, nie kupujcie narkotyków, zostańcie artystami, będziecie mi za darmo. Nie wsiadajcie pod wpływem do auta, do samochodu pod wpływem alkoholu. Rafał, wracając... Piłeś? Nie jedź. Wracając do ciebie, jakie masz dalsze plany na twoją muzykę? Czy masz takie? No mam. I w jakiej konfiguracji byś siebie widział? Czy solo, band, jaki rodzaj muzyki? Band jak najbardziej tak, natomiast ja się zrobiłem taki trochę ciężki do współpracy, bo... Jednak solo. Dzięki. Bo przeszedłem przez kilka różnych etapów i w różnych tych zespołach i po prostu ja wiem, że jak coś mi się zaczyna przestawać podobać, to jak to jest zależne ode mnie, to ja to zmieniam, nie? A jak nie jest to zależne ode mnie tylko, bo jest jednak band i coś, to już tego zmienić nie mogę. Powstają, wtedy mogą powstać zgrzyty, albo zaczynać się nie podobać to, co robisz, no i jest koniec, nie? A fajnie by było coś kontynuować nawet kosztem tego, że coś się po prostu zmienia, nawet muzycznie czy cokolwiek, nie? Więc pod tym względem jednak wolę mieć
jakby rządzić całym projektem, nie? To może być band, ale że to jednak dużo rzeczy zależy ode mnie, nie? To nie jest tak, że jestem ciężkim człowiekiem do współpracy, tylko po prostu no, chciałbym jednak ja tym kierować, o to chodzi. Mhm. Dlatego gdzieś tam solo jest mi bliższe w tym momencie, na ten moment. Jakbyśmy zrobili band razem, to ja będę cię słuchał. No. Przekonałeś mnie. Po prostu... Przekonałeś mnie, dobrze. Więc na ten moment rzeczywiście zbieram, tworzę różne tam numery i zbieram materiał na to, żeby nagrać sobą płytę, no bo na pewno to jest taki cel finalny na ten moment, żeby mieć coś pod swoim nazwiskiem, wydać. No i takie poszczególne, mówię, mam takie pomysły, które chcę wpuścić mimo to, nawet właśnie takie coverowanie, jak powiedziałem wcześniej, chcę to wpuścić mimo to, bo to jest na przykład utwór, to jest akurat piosenka Alice in Chains, Down in the Hole, utwór, który jedno z moich ulubionych wywarł na moje życie też muzyczny duży wpływ, nie? I po prostu ja koniecznie chcę to zrobić, ale poza tym jednak jeżeli już teraz gram koncerty, to w większości przypadków z własną muzyką, nie? Że już teraz jakby minął ten czas, że, bo ja wiem, że inżynier Mamoń mówił, że najbardziej lubimy to, co znamy, nie? Więc jak wchodzisz do lokalu na przykład i grasz, no to musisz grać standardy, które ludzie będą znali, ale jak wchodzisz do lokalu i grasz, a ludzie w tym momencie tylko i wyłącznie jedzą kotleta, a to jest taka muzyczka a la radio, to możesz grać swoje numery i im to nie przeszkadza, nie? Więc teraz w dużej mierze jednak koncerty już opieram o własną twórczość i to mi się podoba, że widzę, podoba się, nie podoba się, jest fajny odbiór, niefajny, ale też ja widzę po sobie, że mam zupełnie inne nastawienie do koncertu, jak nie coveruję. Bo jednak chyba jak ktoś słucha coveru, to zawsze podświadomie będzie to jakoś zestawiał z oryginałem, nie? I to jest jakby element dodatkowy, w którym cię mogą ocenić. A po co mi taki element? Niech oceniają tylko to, co widzą i słyszą, nie? Więc jak grasz swoje rzeczy, to do tego nie ma. Jednak dla ciebie to powinno być, to chodzi o ludzi, którzy cię słuchają, ale to dla ciebie powinno być jak najbardziej komfortowe. No nie? Tak, i o tym mówiłem, że właśnie, że to jest, ja jestem w takim momencie, gdzie chcę robić rzeczy, z których ja jestem dumny, ja jestem zadowolony. I ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest taka recepta na to, że to będzie oglądalne, słuchalne, ale będzie moje i po prostu na tym mi teraz zależy. Jak zagrasz w Karawce u nas, to masz całkowicie ludzik. Tak. Co nam zaśpiewasz dzisiaj, Rafał? Właśnie zastanawiałem się, ale po drodze pomyślałem, że chyba szept. Szeptem to taki. Jeszcze tytuł szept albo szeptem. Powiedzcie mi, co lepiej będzie brzmiało. Rafał Chmiel w utworze zespołu Szept pod tytułem... To szepty. Tak. Szeptem. Ja bym tak powiedział. Także Rafał... Dobrze. Dziękujemy ci za przyjście do nas. Życzymy ci realizacji twoich planów wielkie. Muzycznych. Myślę, że jeszcze się spotkamy muzycznnie w naszych lokalach. My mamy też taką salkę na kilkaset osób, także jakiś koncercik. Myślę, że... No trudno, tam będzie mały najwyżej. Dobrze, to zorganizujemy. Także dziękujemy wam za kolejny niesamowicie emocjonujący odcinek Gastro Freaks! I'm sorry, baby, I don't mean to be rude. Yeah, I'm just a little different from all these dudes. Okay, they riding waves, me, I'm up on a cruise. Yeah.